Witam wszystkich, jest jedna z niedziel listopada. Ja właśnie się biorę za przygotowanie mojego roweru, aby założyć go na trenażer, ponieważ jazda na trenażerze też będzie z jednym z elementów moich przygotowań do sezonu, tak jak to miało miejsce w tamtym roku. I zdecydowałem się Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, co trzeba wymienić i tak dalej, żeby na trenażer był taki rower gotowy. Subskrybujcie kanał, dawajcie lajki w górę, w dół, komentujcie, co to tam Wam w głowie siedzi i tak dalej. A ja Wam pokażę, jak ja to robię, bo może ktoś się chce zdecydować na kupno trenażera, a nie wie, jak to tam wygląda wszystko, więc ja już za to biorę, a Was zapraszam do oglądania. Więc tak, główny pacjent dzisiejszego odcinka to jest mój rower. Jest to Kaeli Spider 50. Taka nazwa tego modelu MTB. Mam go już rok. Jest spoko. Fajnie się spisuje i tak dalej. I tak, zaczniemy od obrócenia na kierownicę i na siodełko, żeby lepiej się operowało tym wszystkim. I trzeba ściągnąć tylne koło. Muszę jeszcze przednie, bo mam tutaj flaka i muszę to jeszcze zreperować. I z tyłu będziemy zmieniać oponę w ogóle na inną. Koło mamy już ściągnięte. W kole jeszcze będziemy wymieniać ośkę, ponieważ tu taka jest ośka od trenażera inna. Ponieważ tu będzie tak montowane, że będzie wchodziło w trenażer ta końcówka i ta końcówka, więc musi być to specjalna ośka, a nie taka, jak jest tutaj. Ośka już jest zmieniona. I teraz zaczynamy spuszczać powietrze i ściągać opony. I już mamy felgę gołą, można powiedzieć, bez opony. Do roweru są takie otóż łyżki malutkie i będziemy zakładać taką oponę. Fajny ma kolorek. Tu kupiłem ją z Decathlonu, tak jak trenażer pokaże później. I ona różni się tym od zwykłej opony, że jest wysoki stopień ścieralności czy coś takiego, czy niski, no tak, że się po prostu nie ścierasz tak, i ona się nie nadaje na jazdę po asfalcie. Ona jest taka dosyć wygnieciona, bo była kupowana w takiej paczce, gdzie opona jest zwinięta i no tak do odprostowania to tylko na kole w miarę wygląda. Opona już na kole, jak widać. W tamtym roku ona była też jeżdżona w domu. Jeszcze normalnie da radę teraz. Tutaj można sobie zobaczyć nazwę jej, jakby ktoś chciał. Łańcuch muszę założyć, bo ściągałem go do mycia. I rower już jest w sumie gotowy do założenia na trenażer. Jeszcze do trenażera warto sobie dokupić taki pomiar kilometrów, jeśli nie ma się w trenażerze, i szybkości, ja mam taki na tylnym kole, plus jeszcze pulsometr do tego, żeby określić sobie strefy tętna i w nich trenować, bo no, to jest wtedy sens, a tak to trochę jest na tak po macku, no to no, zależy jak kto woli, ale polecam, żeby były bardziej treningi zawsze lepiej produktywne takie i tak dalej, to żeby sobie to dokupić. Są oczywiście trenażery, które tam się łączą z aplikacją i tak dalej, i wtedy się ma odczyt kilometrów na telefonie bądź tam innym urządzeniu, aczkolwiek ja takiego nie posiadam trenażera. Zapraszam do oglądania kolejnych filmów, następnych pokażę Wam ten trenażer, który ja mam, go zaprezentuję i w jeszcze innym zamontowanie całego roweru na trenażer. Jeszcze do trenażera potrzebna jest mata, na której dzisiaj tutaj operowałem, taka wygłuszająca, żeby sąsiedzi nie dostali za bardzo na łeb. I podstawka pod przednie koło, żeby wyrównać jakby ten poziom, żeby nie było tak, że cały czas się zjeżdża z górki, tylko żeby rower stał prosto. Zapraszam do śledzenia moich kont, subskrybowania kanału, obserwowania właśnie ten, tak jak powiedziałem, tych kont. I jesienno-zimową porą, długich wieczorów, ciepłych dni, i zaraz obiadek,
A wam powodzenia.